Hej, hej! Wracamy do mojego rewatcha trylogii sequeli. Dzisiaj chciałbym pogadać o tym, jakie mieliśmy nadzieje na kolejne dwa epizody po tym, jak wyszliśmy z kina po przebudzeniu mocy. Owszem, wszyscy byli wstrząśnięci największym wydarzeniem filmu. Han Solo zginął. I to nie zginął byle jak, ale z ręki swojego syna, który przeszedł na ciemną stronę mocy. Opinie o epizodzie 7 po premierze były raczej mieszane. Krytycy wskazywali na to, że film ma wiele elementów żywcem wyjętych z Nowej Nadziei i że pojawia się tam kolejne, tym razem powstałe jakby znikąd imperium i kolejny powstały nie wiadomo skąd ruch oporu. No i nikt nie rozumiał czym czy kim jest Snoke. Ale wyszliśmy z kina i zaczęły się rozkminy. Zatem jakie plotki wtedy się pojawiały? Plotka numer 1. Kim jest Snoke? Przede wszystkim zastanawialiśmy się, kim jest Snoke. Plotek, jakie się pojawiały, było całkiem sporo. Od tych absurdalnych, jak na przykład, że Snoke to Jar Jar, aż do całkiem prawdopodobnych, które mówiły, że Snoke'iem jest na przykład Mace Windu albo i sam Palpatine, co w sumie okazało się nie takie dalekie od prawdy. Internet opanował absolutny szał w śledzeniu informacji, plotek, teorii i wycieków, kim jest Snoke. Pamiętam też hipotezę, że Snoke'iem jest ten chłopiec, który w epizodzie 3 pyta Anakina w świątyni Jedi: Mistrzu, jest ich zbyt wielu, co mamy robić? A Anakin go zabija. Najbardziej chyba lubiłem jednak pomysł, że Snoke to jakiś przedwieczny Sith, który od wieków steruje galaktyką. Sterował też Palpatinem wcześniej. Że Snoke to na przykład Plagueis. W sumie żałuję, że właśnie nie to okazało się prawdą. Snoke, w sensie, który byłby Plagueisem, czyli mistrzem Palpatina, który gdzieś tam, nie wiem, przeżył na przykład, to by było ciekawe. Plotka numer 2. Kogo dotyczyło tytułowe przebudzenie mocy? Coś się przebudziło. Wyczułeś to? Ten tekst z trailera Przebudzenia Mocy zapamiętam na długo. I tak naprawdę do końca filmu nie wiedzieliśmy w 100% do kogo się to zdanie odnosi. Ja wiem, że pewnie spora część z was odpowie, że przecież to oczywiste i odnosi się do Rey. Ale czy aby na pewno? Przecież to jeden ze szturmowców poczuł coś, co nie pozwoliło mu strzelać do bezbronnych. To Finn ratuje Poe, ucieka ze statku najwyższego porządku i to on jest w znacznym stopniu tym Spiritus Movens, który doprowadza Rey i BB-8 do bazy ruchu oporu. Wreszcie, to on łapie za miecz świetlny, zarówno na Takodanie, jak i później walczy z Kylo Renem w bazie Starkiller. Może zatem to moc się w nim przebudziła. Mam wrażenie, że owo przebudzenie mocy w epizodzie 7 może dotyczyć zarówno Rey, jak i Fina, a może po prostu moc jako taka się przebudziła i zaczyna wpływać na wydarzenia w galaktyce. Zatem po premierze epizodu 7 zastanawialiśmy się, czy to nie przypadkiem Finn będzie tym nowym pokoleniem Jedi. A może zarówno Rey, jak i Finn będą dźwigać na swoich barkach odrodzenie zakonu Jedi. Plotka numer 3. Rey jest córką Hana, ale niekoniecznie córką Lei. Fakt, że znamy tylko imię Rey, a nie wiedzieliśmy nic o niej więcej, miał wtedy gigantyczny potencjał, ale o tym za chwilę. W każdym razie, podczas filmu rzuciła się w oczy bliskość, jaka bardzo szybko wytworzyła się pomiędzy Hanem Solo a Rey. Dogadywali się w kwestii obsługi Sokoła i jego naprawy, a Han nawet zaoferował Rey pracę, jako członek załogi Sokoła. Co jak co, ale ja byłem absolutnie przekonany, że zaraz okaże się, że na przykład Rey to córka Hana. Nawet popuszczaliśmy wtedy wodze fantazji, że być może Rey jest córką Hana, ale nie córką Lei. W końcu Solo, jako wiecie, stary zawadiaka, mógł przecież zostawić Leję, a nie trwać przy niej zawsze jak w legendarnych powieściach i polecieć, nie wiem, na przykład na drugi koniec galaktyki, i tam zmajstrować córkę. Co więcej, hipoteza ta nie przestała być możliwa, a tylko nabrała rumieńców po kolejnym epizodzie. W końcu Rey jest o około 10 lat młodsza od Bena Solo, czyli Kylo Rena. Ich dziwna łączność, czy więź w mocy mogła być spowodowana tym, że są przyrodnim rodzeństwem. Może sprawa poszła w drugą stronę i na przykład Rey była córką Lei, ale nie córką Hana.
To jednak była teoria znacznie mniej popularna niż ta, że to Han Solo jest ojcem Rey. Plotka numer 4. Kim jest Rey? Skoro już przy Rey jesteśmy, mówiłem o tym, że Rey to mogła być córka Hana Solo. To oczywiście fani w swoich domysłach biegli dalej. Poznanie jej prawdziwej tożsamości było tak samo interesujące jak poznanie, kim jest Snoke. O tym, że mogła być córką Hana, już powiedzieliśmy. W opinii fanów przewijały się też różne inne możliwości. Że Rey jest córką Luka, no to oczywisty pomysł. Ale na przykład, że to córka lub nawet wnuczka, no raczej wnuczka Obi-Wana. Może rodzicem Rey był, nie wiem, wynik romansu Kenobiego i Satin Kryze? A może Rey to klon jakiegoś potężnego Jedi z czasów Starej Republiki? Oczywiście to, że jest spokrewniona z Palpatinem, także się w dyskusji pojawiało. Pamiętam też, że była całkiem spora grupa fanów, zwolenników rozwiązania, że Rey jest tak naprawdę nikim. Nie pochodzi z wielkiego, silnego w moc rodu. Ja sam po cichu liczyłem, że dziewczyna z Jakku pozostanie nową, świeżą postacią, bo w tym byłaby przemycona jakaś, wiecie, magia Gwiezdnych Wojen. Bo Gwiezdne Wojny, zarówno klasyczna trylogia, jak i prequele, pokazują nam w gruncie rzeczy, że każdy, nawet wychowany na zadupiastej planecie ktoś, na przykład niewolnik albo farmer wilgoci, kto tylko jest dzielny i nie boi się patrzeć gwiazdy, może stać się wielki i zmienić galaktykę. Finalnie też no, nie wyszło to źle, bo przy całym narzekaniu fanów uważam, że Rey, świadomie odrzucając nazwisko Palpatina i przyjmując nazwisko Skywalker, pokazała, że nic nie jest zdeterminowane, no i sam wybierasz swój los. Niemniej domysłów, kim jest Rey, było po premierze epizodu 7 zatrzęsienie. Plotka numer 5. Czy Han Solo naprawdę nie żyje i czy to wpłynie pozytywnie na Kylo Rena? Informacje o tym, że w tym epizodzie Gwiezdnych Wojen Han Solo ginie, udało się twórcom utrzymać w tajemnicy niemal, podkreślam to, niemal, do samego końca. Dopiero po pokazach prasowych na kilka dni przed oficjalną premierą wyciekły jakieś informacje. No muszę powiedzieć, że to był wtedy uber spoiler. Pamiętam, że jakiś dzieciak rozsyłał po polskich grupach Star Wars na fejsie kilka zdjęć robionych, wiecie, telefonem w kinie i intencjonalnie psuł ludziom niespodziankę. No debil jakiś. Ja tam jakoś mam do spoilerów podejście dość luźne, ale aż takie wydarzenie jak śmierć najbardziej chyba lubianego bohatera, no to było jednak coś. W każdym razie najczęściej pojawiało się przekonanie, że Han Solo nie zginął. Skoro, wiecie, Luke w Imperium kontratakuje miał odciętą dłoń i poleciał szybem w dół, a Maul to już w ogóle nie dość, że spadł w bezkresną pustkę, to jeszcze był przecięty na pół i jakoś powrócił, to byliśmy przekonani, że i Han jakoś przeżył. Ja gorąco wierzyłem w to, że całe wydarzenie na moście w bazie Starkiller było zaplanowane, aby sprawić, że Kylo Ren wróci na jasną stronę mocy. Zresztą jako potwierdzenie tego, że Han Solo żyje, miała być lista aktorów tworzonego wtedy epizodu 8, na której Harrison Ford widniał początkowo. Ja nadal wierzę, że Han żyje i wróci do nas po latach jak Maul w Clone Warsach. A jak jest u was, kiedy wrócicie myślami do czasów, kiedy z wypiekami na twarzy czekaliście na nową, w sensie najnowszą trylogię Star Wars? Jakie mieliście oczekiwania po wyjściu z kina po epizodzie 7? Nad jakimi plotkami, hipotezami i teoriami się zastanawialiście? Dajcie znać w komentarzu. Są oczywiście do waszej dyspozycji. Przypominam też o stronie osus.pl. Wpadnijcie tam, jeśli szukacie większej ilości informacji o Gwiezdnych Wojnach. A przypominam, żebyście się często uśmiechali, uważali na siebie. No i oczywiście, niech moc będzie z wami. Pa, pa.